Piłkarze Krzocy 1929 w sobotę zainaugurowali rundę wiosenną trzeciej ligi. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Kolejowej podejmowali wicelidera rozgrywek Sokoła Sieniawe. Mecz odbył się bez udziału publiczności. Wiedziałem, że to będzie trudny gatunkowo dla nas mecz. Sieniawa pokazała, że ta pozycja, na której się znajduje, jest nieprzypadkowa. Pierwszy mecz zawsze jest taką niewiadomą, tym bardziej, że warunki, w jakich graliśmy na sztucznej murawie. Myślę, że te trzy punkty były bardzo ważne, był to bardzo ciężki mecz. W 16 minucie do bramki gości trafił Szymon Stanisławski, który wykończył świetną akcję kolegów z zespołu. Jak się okazało, było to trafienie na wagę zwycięstwa, bo więcej bramek w tym meczu już nie oglądaliśmy. W każdym meczu takie bramki padają, mówię, gdzieś tam, bo po fajnej akcji, tak, paluch dogrywa mi do pustej, no to mówię, no nie ma nic lepszego niż takie podanie dla napastnika, tak? Często trenujemy takie warianty, takie schematy rozegrania akcji, akurat w tym przypadku też wiadomo, dużo kreatywności zawodników, bo i Chrzanowski, i paluch super tą akcję zagrali, sfinalizowali, a Stachu dokończył, także ręce można tylko składać do braw przy takich sytuacjach i fajnie, że ta bramka była tą taką złotą bramką. Na uwagę zasługuje również postawa w bramce Pawła Lipca, który szczególnie w końcówce spotkania uratował wynik pomarańczowo-czarnych. Paweł Lipiec tam wybronił, można powiedzieć, na mecz, tak, w końcówce. Przeciwnik miał parę tych takich sytuacji, no setek, nie oszukujmy się. I no świetne zachowanie Pawła w bramce. Tego jestem, żeby kolegom pomagać. Gdzieś ta ciężka praca, którą robimy z trenerem Januszem, procentuje. To zawsze musimy starać się przysłowiowo grać na zero, prawda? Jeżeli będziemy zero mieć z tyłu, to zawsze z przodu może coś paść. Tak, skupiamy się na tym, żebyśmy tracili jak najmniej bramek i wygrywali każdy mecz. W końcówce meczu goście mocno naciskali na bramkę Pawła Lipca i było dość nerwowo. Krzo kończył mecz w dziesiątkę po tym, jak w 94 minucie Konrad Zaklika zobaczył drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo, że Sieniawa to jest bardzo mocny przeciwnik, ale cieszymy się, że nam udało się w miarę szybko tą bramkę strzelić, tak, i ten wynik do końca dowieść, bo łatwo nie było. Bardzo poukładana drużyna, dobrze dobrana pod kątem mobilności, pozycji, także cieszymy się podwójnie z tych punktów, bo naprawdę wygraliśmy dzisiaj z bardzo mocną Sieniawą. Aktualnie Krzo 1929 zajmuje siódme miejsce w tabeli trzeciej ligi grupy czwartej z dorobkiem 35 punktów. Liderem jest Wisła Puławy, która zgromadziła 51 oczek. Za tydzień Ostrowczanie zagrają na wyjeździe z 18 drużyną ligowej tabeli Orlętami Radzyń Podlaski.